Lucas, the team have a small gift to you. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za to wszystko, co się wydarzyło na tym zgrupowaniu. Nie spodziewałem się, że tak to wszystko będzie przebiegać, że będą takie zaskoczenia, takie niespodzianki. W ogóle jestem wdzięczny za waszą postawę w stosunku do mojej osoby. Ja się stresuję, nie wiem co tutaj. Nie wiem, jak mam się zachować. Przypowiadam. Bo co? No, można zdjęcie? To jest niemożliwe. Witaj z powrotem. No. Czułem ogromny szacunek od każdego z was. Było to dla mnie piękne przeżycie. W pewnym momencie myślałem, że troszkę przesadzone, bo nie wiem, czy aż tak zasłużyłem na coś takiego, ale to, co się dzisiaj wydarzyło i w sumie te wszystkie lata od początku tej mojej przygody w reprezentacji, myślę, że to, co mnie najpiękniejsze spotkało, to to, że spotkałem was. Siema Fabian! Ja cię teraz do pokoju. No, miałeś mnie. No, pożegnanie. Dobra, nie wiem, wyjść kamerę. Wiedziałem, że takie jest. Dobra, wejdź tej kamerę. Przecież zamawiałeś ty. Niebieski, biały, żółty. Wait. Blessed. It's okay? Zelaj? Czerwoni. A, okej, okay. Como en Italia. Sí. Czerwoni. Demni? Come? Demni? Czekaj. Lleguen los rojos conmigo? Czerwoni. Czerwoni. Mnie. Domnie. 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 The rest. Yeah. All good. Bravo! Good, Fabi! Come up fast! Good! Nah. Oj, oj, oj. Teraz ja, dawaj! Jo, nie wiem, jak trafisz, to teraz... A teraz co ja mam zrobić? Poprzeczkę, Wadu. Gola! Nie, no, poprzeczkę. Noooo! Rozdar wygłupałem, nie? Siadło. Nie, to nie siadło, to było opanowane. Dobro było. Ale znam za łatwą. O, idealnie. Finish! Finish, Cinokio, finito. Finokio! O kurde, pewnie co masz wejść. Nie, to za ludzi. A nie! Oooo! Spekulacjos! Kasyno! Spekulacjos! Wyciągaj, wyciągaj! Karol, chcesz zająć do mnie? Brawo! Jej! Kurwa, Liga Mistrzów na Brighton, super! Dobry, bracie. Ale waluta! Ale dałem, ty! Gdzieś tam? Fiego dałeś, nie? Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Good. Ah. I am fire. You're amazing. A czemu na foku? Yes. Trzeba z brachu. Siemano, cześć. Chcieliśmy ci podziękować tutaj takim za wsparcie nasze, jako bycie ambasadorem bramkarzy. Myślę, że tam spisaliśmy się całkiem nieźle. Lepiej niż my chyba trochę. Wstydu nie będzie. Nie, no daj spokój, nie, no było super, naprawdę. Także to, co zrobiliście, to było piękne, no więc dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo. I w ogóle no, szacunek za to, co zrobiliście teraz. Nie, super to się oglądało, więc w ogóle fajne emocje, to wszystko takie. No pokazuję. Takie prawdziwe, kurczę, no więc super. Ty co, to w sobotę pożegnanko tutaj. No, fajnie. Cieszę się. No. No, kawał dobrej roboty, tam rekordów rekordu, żeś nam pobijał, czy tak? Nie, aż tak to nie. Nie, ale tak nie, no fajnie, kurczę, fajna sprawa. Dobra, nie zatrzymuję cię, leć odpoczynek. No, spoko, spoko, dzięki, trzymajcie się. Dzięki, trzymajcie się. Thank you for this one, for us, it's amazing. It's one amazing goalkeeper, do a career
is like an example for everybody, and I think he deserve what's happened in the life, because he's an amazing goalkeeper, amazing man. It's every time with us, with the team, with the part of the group, and I wish the best for him for the rest of the life. And for me, it's a proud work with him these three or four times. It's a proud for me, a proud for Poland. Have one guy like this in a national team and represent our country. Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. Pogadamy o nas, o naszej historii. W audycji Radio Polska Europa. Zaczynamy po bramkarsku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przejął, bo ja on będzie montował. Idziemy na Bonda. A to już za godzinę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Już jestem, wiesz. Teraz przez tydzień mnie tu nie ma, ale w składzie nie jestem. A będziesz się normalnie, czy gdzieś tam? Nie, chyba że teraz jak tam Szymańskiego odpowiadać, to może będzie miejsce w składzie. Ja nie, się wydaje, że czterech bramkarzy i tak czy siak nie można, nie? Można osiem bramkarzy, jak chcesz. Tak? Tylko musisz mieć mniej niż 23, nie? No. Znaczy 23 góry. Do loży pójdziesz do Fabiana. No mam jeszcze, jedną mam wolne. To bez problemu przyszedł też, tak? Jeszcze nie, syn. Nie, się doczekać tego życia po piłce nożnej. Nie, tego też nie. Też nie? Nie, tak żeby się nie doczekać. Nie, ja... A boisz się tego życia po piłce nożnej, czy nie? Jeszcze raz? A boisz się? Nie, też się nie boję. Ale naprawdę wierzę w to, że jeszcze minimum 3-4 lata. Tak, ale wiesz, to nie chodzi ile czasu, wiesz, tylko bardziej ciekawość albo... Nie ma czegoś takiego ciekawości takiej. Jestem spokojny, ale jakoś tak nie zagłębiałem się, wiesz, mocno, jak ono będzie wyglądać. Wiesz, parę osób, co skończyło, to dużo mówiło właśnie, że ciężko było się odnaleźć, tak? Że brakowało im tego wszystkiego. Ja tu w sumie jak już 27 lat miałem, to chciałem się przygotować. Fajnie. Nie wiem, że odpadł. Dopóki mi się chce i mental daje radę. Teraz nawet jak było to pierwsze parkowanie, co opuściłem dwa tygodnie takiego. Ja trochę rozumiem. Raz, drugi, trzeci, a pytanie jakieś piąty, szósty się odbyje. To jest jak zwykle. Inaczej. A jeszcze w klubie tyle czasu zostało. W sensie granie? Nie, no mówię, ja się będę naprawdę bardzo mocno koncentrował na tym, żeby w klubie jak najdłużej. No nie wiem w jakiej tam formie, no na pewno to nie będzie tak, że będę cały czas grał. Ale naprawdę mam mega radość z tego wszystkiego. W sensie z piłki, więc... Ale to pierwsze zgrupowanie teraz jak było we wrześniu, było takie dla mnie? Zaskoczenie, no takie... Nie. Zimnie? Nie. Bo znaczy, wiesz, no bo ja byłem przygotowany na to, że tak to będzie wyglądało, więc ja byłem bardzo podekscytowany właśnie tym czasem jakby wspólnym z rodziną akurat, nie? Więc było bardzo fajnie, naprawdę, bardzo fajnie. Zresztą na ten temat rozmawiałem z Piszczem niedawno. I on pamiętam, że mi jeszcze wtedy przed tym zgrupowaniem mówił, zobaczy, że to jest naprawdę... Uwaga! Że to jest coś naprawdę bardzo fajnego, że się odczuje dużą różnicę. No i faktycznie tak jest, że tak mentalnie to bardzo pomaga. Też można, o dziwo, ja takie miałem wrażenie, że o dziwo można się fajnie też tak fizycznie nawet i wzmocnić w takim okresie, no. To daje ci duże możliwości na to, żeby tak mi się koniec końców, żeby to wszystko sobie przedłużyć, nie? Taką swoją karierę. Tak jak właśnie Piszczu miał, nie? No wiadomo, Piszczu ze zdrowiem też problemy, ale też miałem okazję. No ale teraz w Goczałach jak tam jedzie z wszystkim. Mam nadzieję, że go jutro zobaczy tutaj. No ma być. Jeden z gości, tak? Jeden z gości ma być, no. Od samego początku spotkałem na tej swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, wielu ambitnych ludzi, od wielu się bardzo wiele
nauczyłem. Za wszystko jestem wdzięczny, bo było wiele różnych sytuacji, ale mam wrażenie, że byliście też dla mnie taką motywacją do tego, żeby pracować, żeby rywalizować. Jestem wdzięczny każdemu bramkarzowi, z którym pracowałem, bo mam wrażenie, że te relacje nasze zawsze były na takim super poziomie. Brawo, good line, boys! Good line! Proszę, proszę! Brawo! Węża? Nie mam pytań. Ej! I teraz to, jeden wolny, jeden gol, idę, nie? Wystarczy. To jest jeszcze raz. Niech ty to poprawisz. Zrobię, że podszedłeś od razu, wiesz? Za pierwszym razem. A nie. I'm sending regards now to you. A nie! Nie! Nie przepuścił. Jeszcze przyjmę sobie ją fajnie. Jeszcze zrobić! W jakim gadzie? Tu? Tak jest. Możesz analogowo, wiesz, popatrzeć na zdjęcie. No, ale też... Ty czas szybko leci, co? No. Następnie. Wszędzie jesteś. To jest ten dzień. Lucas, the team have a small gift to you. What we want to share with you. It's have a look. You like it. Przede wszystkim chcielibyśmy ci podziękować nie za to, jakim byłeś piłkarzem, nie za to, co robiłeś dla reprezentacji, jak wielokrotnie pomagałeś tej reprezentacji i też dzięki tobie zdobywaliśmy punkty, ale przede wszystkim za to, jakim jesteś, byłeś i będziesz człowiekiem, osobą, bo to jest największa wartość i dzięki za to, że siedzieliśmy obok siebie, bo to każdy czas. A przede wszystkim pamiętamy cię z... Thank you.
Jeszcze tak? Siri, utnij mi brzuch, proszę cię. Albo zrób mi kratkę na brzuchu, poczekaj. Tam obserwowałeś, nie skracałeś? Goczały ci. W przyszłym tygodniu Goczały ci złożą ofertę. Ja już mu wysłałem wideo, i powiedział, że nie przyjdzie do nas, nie? Nie? Wysłałem mu wideo smutne. Nie, to mówię z tej kopy. No, to co się wysłałem sobie. No. Ja trzymam miejsca, a ty mówisz, że nie przychodzisz, no tak? Znaczy ja bym taką... Nie. Ja to mam wszystko udokumentowane. Chyba jak filmik się podobał? Trzymajcie się. Nie, w ogóle kurna, odwaliście coś takiego. Dobrze, no mówię, cały czas powiem, że dobrze, że San Marino nie zagrażał. Co, jeszcze raz? Dobrze, to było tylko San Marino, a nie z jakimś poważniejszym rywalem. Jeszcze jaka niespodzianka za tobą? Nie, no tego to już w ogóle. Tego to szok. Ja byłem w szoku, naprawdę. Od tygodnia to polewali. Ale masakra. Dobra, już pamiętaj. Dziękuję bardzo. Nie. To działa na nerwy. Nie? Już nie? Łukasz. Do zobaczenia, widzimy się w hotelu. Dobra. Baw się dobrze. Hello. Wow! Łukasz Gajski! Łukasz Gajski! Gdziecie wszyscy tutaj? No dawaj, no chodźcie! Proszę bardzo! Na zaproszenie żołnierzy! O Jezu, dziękuję! Dziękuję, kurczę, ślicznie za to, że jesteście, że przyjechaliście na ten mecz, to... Chciałbym powiedzieć, że mi się wydaje, że taką jedną z moich motywacji to było zawsze to, żeby grać jakby dla was, bo praktycznie na każdym meczu jak kogoś miałem z rodziny, tak? Niezależnie gdzie ten mecz był, czy czasami nawet poza granicami, czy w Polsce, w różnych rejonach, to zawsze mnie wspieraliście. No i za dzisiaj naprawdę dziękuję, bo to taki wyjątkowy chyba moment, nie tylko dla mnie, ale chyba dla was, więc no super, naprawdę dziękuję i za ten bazę. No to wymyślił i no i super, naprawdę wielkie dzięki, mam nadzieję, że było okej, no. Ta 57 minuta, taka była wiadomo, najważniejsza, ale jeszcze okolicznościowy plakat podpisany przez nas. A to nie widać, ale są. Nie, ale są. Okay. Dziękuję. Mam powiedzieć? No piękne to było. Myślę, coś najpiękniejszego, co może spotkać piłkarza, w ogóle człowieka, żeby reprezentować swój kraj. Więc dziękuję bardzo i jeszcze raz naprawdę piękne chwile. Coach, thank you very much for this special time, because it was amazing. I didn't really expect all those things to happen. So it was beautiful. So from the bottom of my heart, thank you very much. Serducha, naprawdę dziękuję za wszystko, było pięknie. No. Dzięki.